Halo? Jesteśmy gotowi na spotkanie z Kościołem. Kolejne spotkanie z Kościołem. Kontynuujemy tą naszą wizję tej zewnętrznej strony Kościoła, byśmy powiedzieli, czyli to, co widzimy w Kościele, szukając tego, co jest w tym duchowe. Myślę, że tak jest celno, nie? Katechizmu, żeby nam pokazać bogactwo Kościoła. Ten temat dzisiaj ze świeckimi tak naprawdę zakończy już, już temat Kościoła. Już niedługo będziemy kończyć też cały cykl poświęcony wyznaniu wiary. I tak jak ostatnio rozmawialiśmy, pamiętasz, zapraszamy naszych słuchaczy do zadawania pytań. Oczywiście, tak, tak. Potem zrobimy taki odcinek, jeżeli oczywiście będą pytania. Jak to się mówi? QA. QA. Do katechizmu Kościoła Katolickiego. Natomiast wracając do tego, co było tydzień temu i na czym skończyliśmy, doszliśmy w tym rozważaniu hierarchii Kościoła do tego, że w pewnym sensie w hierarchii Kościoła są też wszyscy świeccy że hierarchia Kościoła nie jest czymś zewnętrznym całkowicie względem świeckich, czyli nie ma tego takiego podziału hierarchia i świeccy. Kościół jest jeden i w pewnym sensie w tej hierarchii są też świeccy. No, katechizm tak bardzo prosto dzieli, no, tak powiedzielibyśmy najprościej jak można, jak chodzi o Aha. rozważanie świeckich, czyli ich misję kapłańską, prorocką i królewską. Ja jeszcze zwróciłem uwagę na wstęp w katechizmie, gdzie są zapisane słowa, że jest coś takiego jak powołanie świeckie. Tak. W kościele katolickim my często mówimy, że jest powołanie do kapłaństwa, życia zakonnego, powołanie do małżeństwa. Ostatnio chyba widziałem takie nagłówki powołanie do bycia singlem. A tutaj katechizm bardzo dla mnie to było odkrywcze. Powołanie do życia świeckiego. Do bycia świeckim. No to jest. Może zmieniać perspektywę nawet. Tam wyczytałem, że chodzi o to, że ktoś, będąc świeckim, udzielając się w życiu społecznym, w ekonomicznym, w politycznym, też głosi, też ma udział w tej potrójnej misji, tak jak powiedziałeś, w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. No to co, może po kolei, na czym polega misja kapłańska świeckiego, skoro nie jest kapłanem, a ma misję kapłańską? Jest powołany, jak powiedziałeś przed chwilą. W pewnym sensie nawet do tego. Jak mój tata jest kapłanem? No, w jaki sposób? Trzeba by było zapytać, co jest takim, myślę, jednym z najgłębszych sensów kapłaństwa, w ogóle kapłaństwa. Doprowadzenie do Boga? Nie, wcale nie. Składanie ofiary. Kapłan składa ofiarę. I ta misja kapłańska świeckiego polega na tym, że on tą ofiarę składa w nieco innym wymiarze mhm. że jego życie w pewnym sensie jest ofiarą. Mhm. Przynajmniej tak powinien ją odkrywać jako życie, w którym może poprzez każdy dzień składać ofiarę Panu Bogu. Dlatego, jak na przykład jest Eucharystia, to mówimy: moją i waszą ofiarę. Mhm. Nie? Podkreślamy, że ci, co przyszli na Eucharystię we wspólnocie, tak jak kapłan, składają ofiarę, tylko w trochę innej formie. Dlatego to się rozgranicza, że moja i wasza ofiara. Ale nadal są ci tymi, którzy składają ofiarę. To jest ten moment, kiedy mogę sobie każdy nam przy świętej pomyśleć, tu jestem kapłanem, tu jest moja misja kapłańska. Lepiej powiedzieć, tu mam udział w tej udział, misji tak. kapłańskiej kościoła. Udział w misji kapłańskiej kościoła. Ale wiesz, żeby nie było tak łatwo, przyznam ci rację, ale powiem, że to jest tylko połowa medalu, a właśnie drugą połową medalu jest to doprowadzanie do spotkania ale z Bogiem. To jest misja prorocka, nie kapłańska. Głoszenie słowa. Dzielenie się wiarą i tak dalej. W tej kapłańskiej to są tak naprawdę te, też, takie wszystkie funkcje, które świetcy mogą pełnić we wspólnocie podczas liturgii. No, a się kapłańska funkcja się tak naprawdę sprowadza w dużej mierze dalej do liturgii. To dlaczego katechizm w tym fragmencie mówi tam o rodzinie i o małżeństwie? Bo to jest też pewna forma ofiarności, tam... tak że ja to odbieram. Kontekście no, jak, przekazywania ty to, jak ty to zrozumiałeś? No? Ja zrozumiem, że to jest w kontekście przekazywania wiary, że tak każdy się troszczy o to, aby ta wiara w rodzinie wzrastała, i troszczą się małżonkowie o siebie nawzajem, wypełniając tę funkcję kapłańską, żeby ich wiara też wzrastała, wydawała dobre owoce. I przekazują ją też kolejnemu pokoleniu. Katechizm tak? tu wskazuje te najbliższe kręgi, w których uczestniczymy. To nie są te dalekie kręgi, że ja ewangelizuję w sąsiedniej miejscowości czy w jakiejś grupie. No ale to, masz rację, jest zbieżne dla mnie teraz z tą byciem, z tą ofiarnością. Tak, bo ja to tak rozumiem, bo potem jest, katechizm pokazuje tą misję prorocką i tam jest wprost prowadzone, że doprowadzić do wiary. O, więc tu bym był bardziej, żeby jednak trzymać się takiej, bo, bo to podkreśla coś bardzo ważnego, o czym my często w ogóle nie myślimy, no nie? Łatwiej jest nam spojrzeć na człowieka wierzącego, ochrzczonego, który przyjął sakrament bierzmowania, że jest w jakiś sensie posłany do ogłoszenia Chrystusa mhm. i do dzielenia się wiarą, a to z tym kapłaństwem to nie jest takie jednoznaczne w życiu świeckich, no nie? Tam jest też potem pokazane bardzo pięknie, że to są też akolici, że to są lektorzy, tak, że to są szafarze, przyważyte. No nie? Czyli ci, którzy rozdają komunię świętą, zanoszą ją chorym. Ładnie to powiązałeś z Eucharystią, że takim horyzontem tej kapłańskiej posługi, tego wypełnienia kapłańskiego, jak to powiedzieć? No tak, no, udziału w kapłaństwie udziału. jest liturgia Eucharystii. W kontekście nie? Eucharystii. Tak. To może byśmy ten kontekst przenieśli też na rodzinę, że tam wypełniasz w rodzinie. Kiedy umiesz przeżywać skutki Eucharystii w rodzinie, kiedy umiesz rodzinę zapraszać na Eucharystię. To jest też, tak, tak, jak najbardziej. Tylko, że to się też wiąże bardzo mocno z takim trudnym tematem, który pewnie gdzieś w innym miejscu wyjdzie w katechizmie, ale z całym takim trudem życia. Nie? Bo ta ofiara, którą się składa mhm. z życia. Ona się wiąże z małżeństwem, bo tam też jest potrzebna ofiarność. Wiąże się z wychowaniem dzieci, z przekazywaniem wiary. To wszędzie to jest tak naprawdę pewien taki wymóg rezygnowania z siebie, czyli ofiarności. To mi się bardzo podoba. Chodźmy do drugiego, czyli ta misja prorocka i mówiliśmy, że szeroko rozumiana ewangelizacja. Czyli tutaj faktycznie tak. przyprowadzanie innych do Chrystusa, dzielenie się swoją wiarą. Dzielenie się wiarą, ewangelizacja, wykorzystywanie do tego tych przestrzeni, w których żyje, tam też katechizm podkreśla katechizowanie, czyli że to też tak. jest rola świeckich, czyli uczenie wiary drugiego człowieka. Tam też jest wszystko, co się wiąże z mediami. To jest też bardzo ważne, że człowiek wierzący w mediach, Powinien też jakoś dzielić się wiarą. To warto spojrzeć na wszystkie te portale społecznościowe. Czy my się tam dzielimy wiarą? Wczoraj przeglądałem ciekawy artykuł, który pokazywał kilka cech, jak funkcjonują media społecznościowe, i uderzyło mnie pierwsza z cech, że mediom społecznościowym zależy na tym, żeby nam psuć dobry humor. I to było tam wyjaśnione. Jeżeli ja jestem zdenerwowany, szybciej opuszczam dany post, daną treść, więcej klikam. Idę dalej. A więcej klikania to jest więcej pieniędzy za reklamę i tak dalej. przesuwasz kolejne, więc widzisz reklamy, widzisz więcej tych reklam. Gdybyśmy mieli na tych mediach społecznościowych... W stwierdzasz, że jesteś tak zdenerwowany, że sobie kupisz nowe buty. Tak. <grym> 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 no, nie działa. <grym> no ale gdybyśmy mieli więcej treści pozytywnych, że, że my się zagłębimy, że poświęcimy te pięć, siedem, pół godziny na czytanie tej treści, to nie ma żadnego biznesu dla mediów. I tam jest rewelacyjnie powiedziane, cele mediów społecznościowych nie są zbieżne z celami ludzkości. Tak, no wiadomo, no, przecież nic nie jest w życiu za darmo w takich sprawach, no nie? Mm. Wiadomo, że ten, który to robi, musi na tym dobrze zarobić, a to nie zawsze jest zbieżne z celem. I, i pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy, na ewangelizacji nie da się zarobić. Tak. Nie, to ewangelizacja nie jest po to, żeby na no, niej zarabiać. Natomiast ja bym chciał na coś innego zwrócić uwagę, bo... Yy, każdy z tych mediów społecznościowych pokazuje posty, które musi wybrać z tych, które są opublikowane. Tak. No bo on nie generuje sama z siebie postów. Tak, nie? Tak, tak, tak. Jeżeli pokazuje nam posty, które nas denerwują i tak dalej i przewijamy je, to znaczy, że takie publikujemy. Kolejny, w dużej mierze. Z, no, nie? Kolejny z tych punktów był taki, że pewne podmioty, organizacje były zmuszane do zamieszczania kontrowersyjnych treści. No to to już jest zupełnie inna no, półka. No nie? To jest cały osobny dział takiego strategii, jak nam robić wodę z mózgu. Mi chodzi o to, że ciekawe jakby to wyglądało, gdyby był taki jeden dzień w roku, kiedy wszyscy wierzący chrześcijanie napiszą jeden taki pozytywny post dotyczący wiary. Jakby wyglądały wtedy media społecznościowe. <śleszturka> Odgrzałyby stare kotlety złośliwe. No nie, no ale ciekawe, jakby to wyglądało faktycznie, gdyby tyle milionów ludzi na świecie w ciągu jednego dnia napisało jeden taki post. Ciekawe. No, pewnie nie sprawdzimy i nigdy to się nie wydarzy, ale można pomyśleć. Chociaż ostatnio wywaliło korki mediom społecznościowym. Jeden z zakładów, jeśli mogę tak to powiedzieć, pogrzebowych, który prowadzi taką wesołą kampanię w internecie, napisał: Przepraszamy was, kopaliśmy za głęboko. <głosy> <głosy> to były żarty. No i została nam jeszcze misja królewska. Tak, to już tu... jest chyba w ogóle taka abstrakcja. Ale dokonałem tu ciekawych odkryć. Kiedy przygotowywałem w czasie pracy na parafii do Sakramentu Chrztu, rodziców i rodziców chrzestnych, często tłumaczyłem, że wypełnianie tej misji królewskiej polega na tym, że człowiek w swoim życiu ma w swoich rękach panowanie, że to człowiek podejmuje decyzje, ma panować, zwłaszcza ma panować nad grzechem, żeby ten grzech nie przejmował kontroli nad nim. Ale to, co mi pokazał katechizm, jest o wiele piękniejsze i szersze. To słuchamy. Że przejawem tej królewskiej misji jest na przykład udział w Radzie Parafialnej tak. albo w jakimś synodzie, albo w jakimś trybunale. Czyli to jest taki moment, kiedy człowiek świecki sam decyduje się brać trochę w swoje ręce odpowiedzialność za Kościół. Tak. Czy to będzie wymiar parafialny, czy wymiar diecezjalny, czy nawet. Mamy teraz synod, który się rozpocznie, gdzie wszyscy będą zaproszeni do tego, żeby się podzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi Kościoła pod wpływem Ducha Świętego. No i będzie można uruchomić ten wymiar kapłański. Przepraszam, królewski. Dobrze, proszę, królewski. <noise> Mówię, że to jest ciężkie. Nie? Będzie można spróbować, jak to jest być faktycznie w tym wymiarze królewskim po Chrzcie Świętym. To będzie ciekawe wyzwanie. Wiem, że przygotowujesz jakąś stronę internetową, tak, gdzie tak, tak. wierni naszej diecezji będą mogli się zalogować i przesłać odpowiedzi na tam postawione pytania czy problemy. Będzie to bardzo, takie bym powiedział, odrzeźwiające, że wyjdziemy poza nasze utarte rozumienie kościoła, że wszystko jest fajnie, fajnie. Taki moment słuchania. Ale tutaj też mi się podoba, jak katechizm mówi o tych sprawach. Tej misji królewskiej, gdzie mówi o pokonywaniu grzeszności, że ta nasza walka o świętość każdego dnia, że to nasze troszczenie się o to, żeby przestrzeń wokół nas była święta i w sposób święty wykonywana, wypełniana, używana, to jest też pytanie o to, jak używamy wszystkiego, co posiadamy, bo to też jest właśnie w tym wymiarze yy, królewskim. To jest bardzo, bardzo szeroki temat, tak naprawdę, do, do, do rozważań. Na przykład jak używam komputera, jak używam telefonu, jak używam samochodu. Czy to prowadzi mnie do świętości, czy nie? Mm -hmm. Czy to mnie otwiera na coś dobrego, czy nie? To jest naprawdę z tego, co tak odkryłem, to, to, to bardzo fajne. Jest tam też o warunkach, w których się żyje, jest tam też o tej wolności, o której ty mówisz wolności sumienia. To jest bardzo poważny temat, jak chodzi o, o misję królewską że tam jest zawarta e, ta prawda o wolności sumienia. Czyli cała dyskusja, która była kiedyś, czy państwo może zmusić na przykład lekarza, który jest wierzący do dokonania aborcji, która jest sprzeczna z jego sumieniem. To to jest misja królewska. Mam też tu takie wynotowane słowo kultura. Tak, cała szeroko rozumiana. Nasz udział w kulturze i nasz wpływ na budowanie takiej kultury Szacunku Myślę, że jeden z ciekawszych tematów dzisiaj, bo jak się popatrzy na to, co się robi z kulturą, co świat robi z kulturą, no to jest pytanie, gdzie w tym jest chrześcijaństwo, no nie? gdzie w tym są chrześcijanie, którzy właśnie powinni się też o nią zatroszczyć. To bardzo ci dziękuję za to podsumowanie tego paragrafu. No to jest taki dobry temat, do szeroki temat do chyba takich własnych też przemyśleń. Ale zachęcamy, żeby się zastanowić nad tą misją, zwłaszcza kapłańską i królewską, bo myślę, że to są takie dwie, które są najmniej odkrywane w naszym takim codziennym życiu. Prorocka to chyba jest najłatwiej ogarnąć. No to mamy dalej, jeżeli patrzymy na świeckich, to co ostatnio, że tak powiem, prowokacyjnie powiedziałeś: tak jest. że co jest między świeckimi a hierarchią? <laughs> Chociaż, jak już powiedzieliśmy, świeccy są w hierarchii, ale powiedz, że jesteś pomiędzy. Że mamy tych, którzy żyją radami ewangelicznymi, którzy też ślubują rady ewangeliczne, i tam jest mowa o tych osobach, które ślubują czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Tak. I szeroko rozumianą grupę tych ludzi można podzielić na pustelników, na dziewice konsekrowane, ostatnio też na wdowy błogosławione, pobłogosławione, życie zakonne, męskie, żeńskie. Instytuty świeckie, ciekawe czy wiesz, co to jest, Instytuty świeckie życia konsekrowanego. To są tacy, którzy. To są ludzie, którzy żyją tak, jakby byli w zakonie, ale są w świecie normalnie czyli tak. mają mieszkanie gdzieś na osiedlu, w bloku ale sposób bycia, sposób mówienia, sposób wypełniania czasu w ciągu dnia jest taki, jakby byli w zakonie. Tak. Tak jest. Często też pracują normalnie bez habitu, bez klasztoru, często bez wspólnoty. Tak, bardzo trudna forma życia. I oni też są, skoro nie są w klasztorze, nie są w takim domu, który ma też kaplicę obok siebie, to są bez takiej publicznej formy kultu, też bez publicznej profesji, czyli bez publicznego składania tych ślubów. Ale I... często są zakorzenieni w takich regułach, które są w życiu zakonnym. Tak. Czyli na przykład jak są, nie wiem, Franciszkanie, to może być taki Franciszkanin, który nie jest w zakonie, ale żyje zgodnie z duchem Świętego Franciszka. Świętego Franciszka. I są jeszcze stowarzyszenia życia apostolskiego. Tak, jeszcze co innego. No to teraz Ty się pochwal, co wiesz? O ile dobrze pamiętam, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego to są wspólnoty ludzi, które się kierują statutem zawierającym wartości chrześcijańskie. Jakimiś swoimi postanowieniami wytycznymi, które... Mają często konkretne cele tego życia, uchodzą, no nie? Tak. Dlatego apostolskie, bo, bo na przykład są w jakimś wymiarze życia chrześcijańskiego coś robić, do czegoś Potem prowadzić. Podjąć jakąś szczególną misję. Tak. No to wszystko to jest takie życie, powiedzielibyśmy, konsekrowane, czyli poświęcone Panu Bogu. Ale ja bym chciał wrócić do tych rad ewangelicznych. Proszę, proszę. Dlatego, że jak słyszymy rady ewangeliczne, czyli czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, to nam się to zawsze kojarzy z zakonami. Z tymi trzema sznurkami na sznurze zakonnym. Trzema węzełkami na sznurze o, tak, zakonnym. Natomiast gdyby spojrzeć na to szerzej, to... Warto popatrzeć tak, że z jednej strony mamy zakony, które żyją w różny sposób, czyli albo są otwarte i działają w świecie, albo są zamknięte i, i, i są kontemplacyjnymi zakonami, ale z drugiej strony, oni nie pokazują czegoś, powiedziałbym, wyjątkowego. To teraz może dziwnie zabrzmi. Mhm. Oni pokazują, jak tak naprawdę Ewangelia powinna być stosowana na co dzień przez każdego ochrzczonego człowieka. W taki sposób bardzo. Y Powiedzielibyśmy, nie wiem, ekstremalny, czy to jest dobre słowo. Chodzi mi o to, że żeby nie patrzeć na to, że zakon, no to on tak ma żyć. A ja jestem w świecie to zupełnie co innego. Nie chodzi mi o to, że te rady ewangeliczne są dla każdego bez wyjątku. Mhm. Natomiast zakonnik ma nam pokazać, jak można faktycznie w pełni wykorzystać te dary, którymi są rady ewangeliczne w swoim życiu. Mhm. Być może wiele dobrego, które dzieje się w naszym świecie. To, że Pan Bóg troszczy się o nas, zawdzięczamy tym wszystkim siostrom zakonnym, zakonnikom, którzy spędzają wiele czasu na modlitwie i wypraszaniu łask potrzebnych dla świata. Ja już mam słówko, którego mi brakowało. Wierniej. Że wszystkich ochrzczonych w życiu obowiązują rady ewangeliczne, a ci, którzy są konsekrowani, mają to wypełniać w sposób jeszcze wierniejszy. Jeszcze bardziej tak pełny, żebyśmy mogli zobaczyć, że to jest możliwe, że tak można. Oni są znakiem dla, dla znakiem, świata. No, znakiem dla świata. To, to myślę, że to jest takie dobre, żeby coś takiego nam wybrzmiało w tym, bo to też pokazuje mm, potrzebę troski o, o, o te zakony. Zwłaszcza myślę o takie zamknięte zakony, kontemplacyjne. To, co ty powiedziałeś, że być może świat wygląda w naszym życiu tak, a nie inaczej, bo ktoś się gdzieś za, jak to mówią, kratami modli za nas. Taki jeden przykład, jak to wygląda w takim faktycznie zamkniętym, kontemplacyjnym zakonie, gdzie czasem się wydaje, że taki człowiek jest całkowicie samotny i że to jest takie powołanie do takiej całkowitej samotności. To taki zakonnik, którego ja bardzo lubię z historii kościoła, Tomasz Merton, który był w zamkniętym zakonie kontemplacyjnym, który jednocześnie był zakonem, gdzie zakonnicy prowadzili duże gospodarstwa, pracowali za tymi murami. Jemu nawet to yy, przeszkadzało, że tak powiem, że miał cele obok celi z braćmi, więc wybudował sobie w lesie pustelnię, mieszkał sam w pustelni i często był porównywany do takiego totalnego samotnika. A tymczasem, jak się czyta jego wspomnienia czy pamiętniki, czy takie rozważania codzienne, to widać, jak on na przykład w czasie wojny, będąc tak całkowicie w odosobnieniu, Codziennie był z wszystkimi, którzy walczyli, był z tymi, którzy wygrywali, był z tymi, którzy ginęli, wszystkich otaczał modlitwą, jak gdyby wszystko widział na świecie. Mm -hmm. To jest niesamowite. Człowiek, który jest zamknięty w pustelni w lesie, ogrodzony murem klasztornym, który z niego nie wychodzi, jednocześnie czasem może być tak, że jest bardziej we wspólnocie całego świata i ludzi niż ci, którzy tam byli. Żeby mieć taką świadomość, że jak się czasem patrzy na takie zakony, to to nie są ludzie, którzy są nam niepotrzebni, bo czasem jest tak, że oni są jeszcze jedynymi filarami, które trzymają wszystko. Czytałem kiedyś piękne świadectwo siostry zakonnej, która była w zakonie klauzurowym. I ona pisała, że tak mówią, że jesteśmy za kratami. Kto tu jest za kratami, a kto tu jest wolny? Perspektywa, no tak. nie dla nich to my jesteśmy za. <śla> <śla> nie, nie one. No. Myślę, że to jest też pokazane takie bogactwo darów Pana Boga, no nie? We wspólnocie kościoła. Żebyśmy spróbowali tak prześledzić wszystko, to nie ogarnęlibyśmy chyba. Jak wiele jest form realizowania takiego chrześcijańskiego powołania. Dotarliśmy tym sposobem do takiego paragrafu, gdzie trzeba nam mówić o świętych i o Maryi. Myślę, że następny odcinek coś o kościele? <laughs> Ciekawe, czy można przestać mówić o kościele. No to jest dobre pytanie. Ale to jest tak, że coraz ciekawiej jest, coraz bogatsza e, robi się ta wspólnota, coraz bardziej widać tego ducha w tej wspólnocie, myślę. To jest bardzo takie ożywcze dla spojrzenia na Kościół dzisiaj. Katechizm daje tam taki obraz drzewa, że na początku był twardy pień, a potem on się rozgałęzia, rozgałęzia, rozgałęzia. Tak, tak. W końcu człowiek jak jest z jednej strony, nawet nie ma pojęcia, że z drugiej też są gałęzie. I owoce jeszcze. No to rozumiem, że zostajemy... Przy świętych. Tak jest. Do Dobrze. Zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień.